i żeby można było, jak to się mówi, przyciągnąć więcej ludzi do naszej organizacji. To tyle z mojej strony, proszę bardzo. Dzień dobry, nazywam się Adam Śkiewiczyk. Może chwileczkę zajmę Państwu 2-3 minutki, powiem o radiu, o całej idei. Idea powstała już jakiś czas temu, jest to pomysł Andrzeja Kopczyńskiego, który na co dzień jest pracownikiem Telewizji Polskiej, dlatego dzisiaj też go tutaj nie może być, jestem jednoosobowo. Radio to powstało już jakieś 2 lata temu, z tym, że na początku ono nie działało na terenie naszej dzielnicy, tylko działało na terenie Pragi. W chwili obecnej jest to radio internetowe o profilu kulturalno-społecznym. Chcielibyśmy, żeby ten profil się utrzymał, jak gdyby jesteśmy z dala od tych politycznych spraw, nie ma tam reklam, więc nie tak jak jest to obecnie w telewizji czy w radiu, że człowiek non-stop przerzuca kanały, bo już nie jest w stanie przebić się przez te wszystkie informacje na tłok. Naszym zamiarem jest to radio społeczne. Wszyscy my pracujemy w tym radiu wolontarystycznie. Zaczęło ono się rozwijać na terenie naszej dzielnicy od początku roku. Jak ja tam przyszłam, były 3 audycje, teraz jest około 20 paru dziennikarzy. I są to nie tylko profesjonaliści, bo takich jest mniejszość, też osoby, które są amatorami, po prostu miały ochotę na taką przygodę. Z naszej strony mamy profesjonalny sprzęt, oferujemy ze swojej strony wsparcie na zasadzie takiej obsługi całości, dostępu do internetu. W chwili obecnej jesteśmy radiem internetowym, ale chcemy, żeby za jakieś pół roku, żebyśmy mogli się starać o to w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, żebyśmy dostali swoje pasmo społeczne. Pasmo społeczne jest to antena, która ma zasięg 3 km. Czyli gdybyśmy to postawili na targówku mieszkaniowym, tą antenę, moglibyśmy objąć praktycznie całą dzielnicę. W chwili obecnej audycje nasze są poświęcone targówkowi. Zaczynamy współpracę z Białołęką już teraz, a prawdopodobnie jeszcze dzisiaj będą pierwsze rozmowy z dzielnicą Praga Północ. Z takich audycji ciekawych powstała audycja, gdzie Bartek Wieczorek, być może Państwu znany, bo on działa dosyć prężnie w Domu Kultury Świt, ma swoją audycję z dziećmi i jest to bardzo fajna audycja. Nawiązaliśmy też współpracę z kołem dziennikarskim w szkole 206. Dzieciaki jutro od 9 będą miały lekcje. Chcemy tam to zrobić. Mamy przeprowadzone wybory w kołach. Mamy 29 delegatów. Przygotowane mamy materiały dla tych 29. Każdy teczkę otrzyma z taką zawartością właśnie. Taką teczkę z zawartością. Pozwolę sobie odczytać, co tutaj w tej teczce każdy delegat otrzyma. To zaproszenie, scenariusz, regulamin obrad, mandat, sprawozdanie z działalności oddziału rejonowego w latach 2008-2013, sprawozdanie z działalności finansowej ZKP, oddziału rejonowego Warszawa Targówek w tych samych latach, założenia programowe na lata 2013-2018 i tak zwane techniczne sprawy, jak wniosek powiedzmy do dyskusji, zgłoszenie kandydatów, czy do zarządu, czy do rejonowej komisji rewizyjnej, zgłoszenie kandydatów na delegata na zjazd okręgowy i takie powiedzmy wszystkie sprawy z tym związane. I każdy z delegatów otrzyma taką teczkę. Takie teczki też chcemy sprezentować naszym właśnie do okręgu, do urzędu, do wszystkich powiedzmy, którzy interesują się nami i od których możemy coś dostać, powiedzmy sobie szczerze, tym bardziej, że... Mogę poprosić, a propos tych teczek, proszę Państwa, są pięknie przygotowane. Zarząd Główny 2 lata temu organizował po raz pierwszy. Ale znowu rozbimy dyskusję. I tak pięknie, no chcę pokazać, jak pięknie Państwo przygotowaliście na pracę. Tutaj z nami współpracują, nas wspierają zarządy spółdzielni, rady nadzorcze i tak dalej, i tak dalej.
jest, żeśmy tam naliczyli chyba 50 osób, ale mam nadzieję, że tyle nie przyjdzie, bo miejsce, jako tam żeśmy rozmawiali, właśnie tam ostatnio byliśmy na rozmowach, to po prostu maksymalnie gdzieś około 160 osób. Mamy 29 delegatów, mamy zarząd, będą delegacje z kół, zarządy kół, w związku z tym nie ma tu żadnej tajności. Jesteśmy otwarci. Wszyscy mogą tam zapoznać się na tego, także jest, wszędzie jest struktura, jaka była, jaka jest, co się z nią działo, bo akurat... Myśmy by się przydało w okręgu takie, tylko żeby... I tabele po prostu są, to są dane, które są... To jest, tak. Także tutaj ja nie widzę... Powiem szczerze, próbuje się nam różne rzeczy zarzucać, 2011, 2012 i tak dalej. Wszystko tu jest ujęte w tabelach. Także nie ma problemów zobaczyć. Muszę powiedzieć, że wcale my lekkiego życia jako zarząd nie mieliśmy, dlatego że w tym okresie czasu w zasadzie jakby są dwa etapy działalności naszego oddziału. Jeden etap to jest wtedy, kiedy mieliśmy obszar Białołęka Targówek, gdzie było 16 kół i prawie 1900 ludzi. I to obecny, wszystko tu jest opisane. Zresztą to jest na bazie dokumentacji sprawozdań i ankiety naszej statystycznej, którą jest w okręgu, także to są te same dane, tylko że w ujęciu, powiedzmy całościowym, tu jest to ujęte. Jakie komisje problemowe, zespoły mamy, ile tego jest, ilość posiedzeń plenarnych jest tutaj, ile prezydium, ilość podjętych uchwał, ilość posiedzeń komisji, zespołów, ilość wizytacji. W okresie sprawozdawczym w obecnej kadencji działało w trudnych warunkach. Z jednej strony odeszło 5 kół i tak dalej, to co przed chwilą mówiłem. I tutaj również wyszczególniłem te pozyskanych sponsorów i porozumienia, co tutaj Państwu przedstawiałem, bo wydaje mi się, że jest to ważna sprawa, która przyszłościowo kierunkuje jakieś działania i możliwości po prostu daje. Potem jest opis kampanii sprawozdawczo-wyborczej, jak to u nas było właśnie, bo to dokładnie od czerwca się zaczęło i skończyło się w grudniu, bo ostatnie były przy samym świętach, nie, po świętach jeszcze jedno było zagranie. To chyba szóstka wtedy tam, jak umarł pan Pesura. I jaka frekwencja, no jest frekwencja była w granicach 22 tych małych kołach do 81 osób w poszczególnych kołach. Także to suma summarum we wszystkich kołach zebrania sprawozdawczych wyborczych się odbyły. Liczba koł, których wybrano do całkowicie 3. Składy zarządów mamy tutaj różnorodne, bo jest od 3 do 9 osób. Te duże koła mają po 9 osób, tak jak powiedzmy trójka czy piętnastka. I ile delegatów wybrano?